Zdrowia. Ameryka jest rozwalana od środka przez białych komunistów, no i kolorowych komunistów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Yale, no to jest Ivy League, to znaczy jedna z najstarszych uczelni, Harvard, Brown, Yale, jeszcze parę innych. No Yale był założony jako szkoła dla pastorów protestanckich, anglikańskich w 1701 roku. Za parę lat rozwinęła się, uczyli więcej i więcej, no i człowiek nazwany o nazwisku Yale, on zrobił karierę w Indiach, no, na tym Dalekim Wschodzie. On był w tej kompanii całej, która w zasadzie podbiła Indię. Anglia w tym czasie była bardzo aktywna. W 1701 roku to jeszcze nie było Stanów Zjednoczonych. To były kolonie amerykańskie, kolonie angielskie w Ameryce Północnej. No i facet zrobił ciężką kasę w Indiach. W sumie to na boku robił. Handlował niewolnikami, wykupywał tam ziemię od lokalnych. Jak tam się Indianie walczyli ze sobą, no to lojalność składał jednym, drugim. W końcu go tam wywalili. No i, ale Yale, bo on się urodził w Bostonie, w Massachusetts, jak miał 3 lata, to wrócili do Anglii. Później z Anglii pojechał do Indii, był w Afryce, no ogólnie podróżował. Ale ludzie z tych kolonii amerykańskich poprosili go o kasę. No to on wysłał im tam kilkadziesiąt worków najróżniejszych tam rzeczy, które oni sprzedali za 800 funtów szterlingów. No to jest powiedzmy 400 kg srebra. No bo funt szterling, no to znaczy 1 funt srebra. To w tym czasie to było dosyć drogo. Na dzień dzisiejszy funt szterling, no to jest powiedzmy 2-3 dolary. Za 2-3 dolary nie kupi się pół kilograma srebra. No a wtedy to właśnie to była taka wartość. Funt szterling, czyli na funt potrzeba 2 i na kilogram potrzeba 2,2 funta, to możecie sobie obliczyć. To były spore pieniądze. No i wysłał też tam około 500 książek. No i wysłał też portret króla angielskiego w tym czasie. On nawet nie odwiedzał tego koledżu. I w jego imieniu, w podziękowaniu, zadedykowali jego nazwiskiem jeden z budynków. No a później cały ten Yale przeszedł się na cały ten college, na cały ten uniwersytet. No i teraz komunizm w Yale po prostu szaleje. Dostali pieniądze od właściciela niewolników, no a teraz nienawidzą niewolników. No nie tylko nienawidzą niewolników, nienawidzą ogólnie rzecz... Nienawidzą niewolników, właścicieli niewolników, tak? Nie tylko nienawidzą właścicieli niewolników, no ale też nienawidzą białych. Białych nienawidzą już kompletnie. Większość z tych profesorów jest białymi, no ale tak jak to lewactwo ma, oni nienawidzą swoich. Tam w latach 20-30 Żydzi nienawidzili swoich, później komuniści też nienawidzili swoich ojców, którzy byli powiedzmy biznesmenami, no a teraz właśnie jest jak jest. No i Yale w zeszłym tygodniu powiedział, że kurs czy wykłady, które były oferowane przez dziesiątki lat przez wielu znanych tam profesorów, wstęp do historii sztuki od renesansu do dzisiaj, już nie będzie tego kursu. No, to był kurs, który w zasadzie pokazywał bardzo ten cały rozwój, jak to się wszystko działo, jak jacy artyści, jakie malarstwo, rzeźbiarze, różne kraje, narodowości i tak dalej, i tak dalej. No, ale można się zastanowić, dlaczego skasowano. No, każdy znajdzie odpowiedź, tak? Za biały, za europejski, za męski, no i za bardzo problematyczny. No to trzeba wziąć siekierkę i obciąć.
No i to jest pod w zasadzie podkopywanie tego eurocentryzmu, podkopywanie tego coś, co się działo, co mogło się dziać gdzieś indziej. No i wszyscy ludzie mówią, że teraz to trzeba więcej zaczynać się pytać i odpowiadać na temat płci. Na temat płci, na temat klasy społecznych, no i na temat ras. Na temat rasy. Dlaczego ras? No bo to zawsze to pasuje z komunistami, tak? Jak załatwić, no to rasizm od razu jest, szowinizm, no wszystkie to, co mogą wymyśleć, no to wymyślili i powiedzieli. No i jeszcze dołożyli kapitalizm w sztuce. Kapitalizm w sztuce, to mieli taką wystawę, czyli atakują wszystko, co było, spowodowało, że Europa, Ameryka powstała, jakoś się rozbudziła. Globalizm, płeć, klasa, rasa i kapitalizm. No to dziwna kombinacja, no ale gdzie by było, gdzie jest Greta Thunberg, tak? No oni zrobili to też, że będą nowe kursy oferowane pod względem środowiska. Usunięcie tego kursu, tłumaczą, że to dużo studentów, wielu studentów nie bardzo się tak czuło dobrze, nie bardzo się czuło, że to byli biali, niehomoseksualni, nie kobiety, nie Afrykańczycy, nie Hindusi, nie czarni, nie brązowi, nie żółci, nie kobiety, jak wspomniałem, no Wszystko, tylko nie to, co. No i usunęli. Yale w zasadzie zaczyna się sam wyniszczać, sam się wypiera tego, co... Przepraszam. No jest upadek. Jest taki upadek, jest dekadencja. Wszystko to wygląda elegancko, te budynki wyglądają elegancko, profesorowie wyglądają elegancko, wszystko, studenci wyglądają elegancko. No trzeba pamiętać, że tam opłaty czesne, no to są kwestii 60-70 tysięcy dolarów rocznie. Także jeżeli ktoś kończy 4-letnie studia po 12 latach szkoły średniej, no to może podciągnąć około ćwierć miliona dolarów pożyczek. No znaczy zasadniczo to ci, co potrzebują pożyczek, no to nie mieliby 240 tysięcy. Bogaci ludzie by zapłacili 240 tysięcy, ale biedniejsi ludzie, no to by zapłacili powiedzmy 40, 50, 100 tysięcy za te wszystkie 4 lata, częściowo biorąc pożyczki, częściowo pracując. No jest to skomplikowane, ale jest to powiązane do w zasadzie zarobków i stanu majątności rodziców. Także jest to skomplikowana sprawa, no ale na dzień dzisiejszy cena roczna, jak się wejdzie na ich stronę, to jest 60 tysięcy. No i wyparli się tego wszystkiego. Parę lat temu już zrobili taki numer, bo jeden z tych budynków, jeden z tych koledzy, czy tych wydziałów był nazwany nazwiskiem John Calhoun. Calhoun, no to był on kongresmenem, senatorem, sekretarzem wojny. No miał dobrą gadkę, był dobrym politykiem, ale jednak popierał niewolnictwo. No i popierał niewolnictwo, to jest do wycięcia. No i wycięli go, usunęli wszystkie jego posągi, rzeźby, usunęli, jak były witraże w jednym budynku, gdzie tam były pokazywane, kiedy niewolnicy tam pracowali w polu, to całe te witraże zostały po prostu usunięte. No jest to, można powiedzieć,
1984 rok według Orwella, po prostu przepisywanie, stalinowskie przepisywanie historii w encyklopediach, no to się dzieje na naszych oczach. No ale Yale, no to ogólnie rzecz biorąc jest no był wspomagany nie tylko, znacie ten alfabet Morsa, tak? Ti 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 ta 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 ti 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 ta ti ta ta, tego rodzaju rzeczy, tak? Są tam kropki, kreski, no to był Samuel Morse, to on tam też pomagał, też jego nazwisko jest dedykowane na te różne budynki, no ale też popierał niewolnictwo, czyli niedługo też będzie po prostu zamalowany, odcięty, wygoniony. Ale najważniejszy to jest jednak ten Elihu Yale. Tak jak wspominałem, był urodzony w Ameryce. No, czy do niego się czepnął? Czepnął się, no bo on, jak on był, pracował tam w tych Indiach, czy robił interesy w tych Indiach, no to za każdym razem, no trzeba pamiętać, że to jest powiedzmy 1710-20 rok. 40 lat przed odłączeniem się 13 kolonii od korony brytyjskiej. No to jak on, jak wysyłał towary, to on za każdym razem kazał wsadzać co najmniej 10 niewolników i tych 10 niewolników płynęli do Anglii. No w Anglii też było niewolnictwo. No część z nich trafiała do Ameryki, no ale niewolnictwo w Anglii skasowali dosyć późno, tak? W Ameryce skasowali 1862 rok. W Anglii skasowali powiedzmy 60 lat wcześniej. Czyli w tym czasie, kiedy Yale był organizowany, kiedy on miał kasę, no to zarabiał na niewolnikach, no i chyba uniwersytet o nazwie Yale prędzej czy później przestanie się nazywać Uniwersytet Yale. No cały ten samo wypieranie tych uniwersytetów, tych białych uniwersytetów, tych uniwersytetów, które wykształciły całe lewactwo, bo to są to humanistyczne uczelnie, one na początku to były religijne, to były w zasadzie dla pastorów, to były, można powiedzieć, kościół angielski, anglikański w Ameryce, no to był tym spoiwem, który trzymał jakiś układ społeczny. To trzeba pamiętać, że jednak to była ważna sprawa, legislacyjna, sądownicza, prawna, moralna i tak dalej, i tak dalej. W Yale w 2017 roku też zrobili taki numer, że oni mają komitet do spraw artystycznych w miejscach publicznych. No i tam był posąg, wspominałem o witraszach, ale też był posąg powiedzmy Indian i Purytanów. Purytanie to ci, którzy uciekli czy wyjechali z Anglii, bo oni chcieli być najbardziej czystą, mieć najczystszą interpretację Biblii, czyli purity, to znaczy czystość. No Purytanie to są tacy najbardziej czyści. Oni tam czytali jakąś linijkę i mówią, to jest taka interpretacja nie według kościoła anglikańskiego. No oni później się tam mieszali, ale był posąg właśnie tego pierwszego kolonizatora, czy pierwszych ludzi, którzy się osiedlali, miał taki muszkiet na czarny proch nabijany, no i obok był Indianin, no to tym komunistom nie pasowali, że nie pasowało, że tam jest człowiek ze skałkówką, można powiedzieć, z flintą, tak? Flinta to jest coś, co jest flint. Flint to jest krzemień. No i ten krzemień jak uderzał, no to jest flintówka. Po polsku mówią to flintówka, skałkówka. No skałkówka mówią, bo to właśnie kawałek skały jest i ona tam iskrę robi.
i jak uderza w proch, no to to wszystko strzela. No ale to taka flinta nie pasowało. Nie pasowało ludziom, że to jest przed biblioteką. Także ogólnie rzeczy biorąc, to wszystko to pokazuje na to, że prędzej czy później to będzie tak jak za Robespiera w rewolucji francuskiej. Po prostu będą zacząć gilotynować. Na razie powoli to się odbywa, no ale dopadną na pewno tak jak komuniści, komisarze komunistyczni w Rosji dopadli do władzy. No możliwe, że w Ameryce to się stanie. No Yale ogólnie rzecz biorąc się strasznie skomunizowało. Oni teraz był Martin Luther King, no to czyli ten murzyński przywódca z lat 60., którego tam maniak, wariat jakiś zabił, no to zaprosili Angelę Davis, żeby przemawiała w czasie tego dnia. Davis, no to komunistka, dosłownie komunistka, ona była dwa razy nominowana jako kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia partii komunistycznej. No, ona w latach tam 60. uciekała przed prawem, no bo jej banda, jej grupa napadła w 1960 roku na sędziego Harry'ego Halleya i ona kupiła pistolet, który był użyty w zasadzie do całego tego kryminalnego aktu. Później ją uniewinnili, ale no jest to komunistka. Ona jest komunistka, ona tłumaczyła, że ona została komunistką, żeby zajebać rząd amerykański, bo ona powiedziała, że trzeba kapitalizm, demokrację zniszczyć do zera, żeby zbudować coś od nowa. No to wszystkie te czasy tych czarnych panter, te czasy, kiedy Murzyni się z chrześcijaństwa, z tych najróżniejszych protestanckich grup religijnych bardzo się przechodzili na muzułmanizm, tak samo przechodzili na komunizm. W Wietnamie mało było Murzynów, no bo w zasadzie Murzyni to strzelali oficerom białym w plecy, no a ogólnie do Wietnamczyków nie strzelali, no bo mówili, że oni nic nie mają przeciwko Wietnamczykom, tak, także ten cały okres komunistyczny z lat wojny w Wietnamie, no jest. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnej wojny. No są inne wojny, no ale są żołnierze zawodowi. To jest inna kwestia, że w Ameryce doszli do wniosku, że żołnierz musi być zawodowy, bo dla żołnierza z łapanki przymuszony do bycia żołnierzem, no to nie jest. No tak jak z niewolnika nie ma pracownika, potrzeba 5 niewolników, żeby zrobili to, co jeden robotnik, no to właśnie z żołnierza z łapanki w okopach, z poboru też potrzeba 3 na jednego takiego. Pewien mądry człowiek powiedział, że kiedy koniec cywilizacji będzie bliski, no to w zasadzie chyba będzie więcej śmierci z powodu samobójstwa niż z powodu morderstwa. No i teraz wygląda na to, że ten idiotyzm zaczyna ogarniać coraz większe kręgi, coraz bardziej poważne kręgi, coraz bardziej kręgi, które powinny w zasadzie podwyższać tą społeczność i świadomość i usprawniać cały świat, a one wyniszczają. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.